Szanowni Państwo, nie tylko branża zainteresowana, ale cały handel bardzo dyskutuje o tym, jak uderzyło w polską gastronomię obniżenie VAT-u, w jaki sposób zmienić rozliczenia. Ten sektor znajduje się w bardzo trudnej sytuacji, szczególnie w wielu mniejszych miejscowościach. Może upaść wiele punktów gastronomicznych, wiele restauracji. To jest solidny, często tylko rodzinny, familijny kapitał, który wymaga wsparcia. Jednocześnie, co jest zgodne ze strategią wieloletnią, kolejny raz wzrosła akcyza. Ona nie do końca na papierosy, na alkohole, ona nie do końca sygnalizuje potrzeby rynku i powoduje pewne wynatożenia czy problemy. Jednym z takich zjawisk jest choćby to, że mamy olbrzymi potencjał, jeśli chodzi o destylaty, jeśli chodzi o miejscową, lokalną produkcję, lokalne smaki. Ja nie zachęcam do tego, żeby to od razu było zdecydowane jedną decyzją, ale rozpoczęcie dyskusji, myślenia nowym, że ten polski cydr, tylko w innym odmianie, który tak uruchomiliśmy do 2015 roku, a później gdzieś wygasł na miejsce importowanych przez wielkie sieci innych produktów z innych kierunków, żebyśmy nie popełnili tego błędu. Jest potrzebne nowa, otwarta, rzeczywista dyskusja, dialog pomiędzy biznesem, a polityką, a administracją, ponad wszelkimi podziałami, koncentrujący się na tym, żeby nie popełniać błędów dobrego ładu podatkowego, tylko żeby rzeczywiście wypracowywać istotne elementy wsparcia, nie polegające przy trudnej sytuacji budżetowej na tym, że tej czy innej branży w jakiś sposób będzie to wspomagał i zabezpieczał budżet państwa w postaci dotacji i innych rozwiązań. Jest potrzebne nowe spojrzenie w nowej konkurencyjności, przy zapowiedziach otwarcia się Unii Europejskiej na kolejne kraje, na kolejne grupy towarów, także i w tym obszarze, takim jak browarnictwo, alkohole, destylaty, także wyroby tytoniowe i alternatywa dla klasycznych papierosów, jest potrzebne nowe polskie myślenie poprzedzone solidną analizą, otwartą dyskusją także w przestrzeni naszych partnerów w innych krajach europejskich, bo tylko tak tworzy się lepsze warunki, bo tylko tak tworzy się optymizm, bo tylko tak chroni się racjonalnie swoje narodowe czy branżowe interesy. W związku z tym zapowiadam, że będziemy tutaj wyjątkowo aktywni, zapowiadam, że będziemy zachęcać także, żeby udział w dyskusji wzięli ludzie polskiej polityki, polskiej administracji, także ci odpowiedzialni za kwestie zdrowe, a przestrzegania pewnej dyscypliny, jeśli chodzi o spożycie nie tylko papierosów i nie tylko wyrobów alkoholowych. Jest to dzisiaj bardzo potrzebne, sygnalizuje to polski przemysł, sygnalizują to polscy przedsiębiorcy, sygnalizuje to polska gastronomia, która jest, tak jak od tego zaczynałem, wyjątkowo trudnej sytuacji, o czym świadczy liczba upadłości, o czym świadczy liczba zamykanych lokali, o czym świadczy liczba wchodzenia tych firm, tej branży do restrukturyzacji, co za 2 lata w większości przypadków skończy się niestety upadłością. Dlatego apeluję o to, żeby był to spokój, jeśli chodzi o kwestię sposobu dyskusji, umiejętności dyskusji, żeby nie szukać w każdym rozwiązaniu tylko wilka, tylko który ma ostre zęby i ma realizować cele branżowych biznesów, czy interesów, czy lobby, tylko żeby dokonać bardzo uczciwej weryfikacji spojrzenia na te trudne przecież tematy i żeby polska przedsiębiorczość także w tej branży, branży gastronomicznej, uzyskała bardzo czytelne i trwałe rozwiązania. Zapraszam więc do tej dyskusji, zapraszam do analizowania, zapraszam do debaty.